Witam Was serdecznie i przede wszystkim podziękowania za Wasze zaangażowanie i chęć zdobywania wiedzy na własną rękę. Po ostatnich kilku tych moich takich stromnych publikacjach, no nie spodziewałem się czegoś takiego, że na taką skalę, jeżeli chodzi o fluor, o zbrodnie popełniane na Polakach, o Główną Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich, wywoła to taką reakcję. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejny właśnie taki Dokument, najważniejszy można powiedzieć w mojej dotychczasowej, nie powiem tyle że karierze, bo to już by było takie kolekwjne słowo, ale w tych wszystkich moich pracach, które prowadzę, szumnie zwanych pracami, opieram się właśnie o tą książkę. I dokumenty, dowody prowadzą mnie tylko cały czas w jednym kierunku: w tym, że. Należy to robić. Dlaczego? Bo ta pamięć zostaje zacierana. Chodzi konkretnie o zbrodnie na narodzie polskim i o tym, co Niemcy robili z naszymi rodakami, ale nie tylko, z obywatelami całej Europy, można powiedzieć, całego świata w obozach koncentracyjnych. Jakie były badania? Zaraz Wam przedstawię zakres prac niemieckich na więźniach obozów koncentracyjnych i tu chciałbym, żebyście zwrócili uwagę właśnie na Rogoźnicę i to co działo się w Kotlinie Kłodzkiej, Jednina Zdrój, Głuszyca, Ścinawka, Kolce, Boguszów Gorce, Miroszów, te yy, miejscowości są w wykazie obozów koncentracyjnych, który Wam zaprezentuję w trakcie tej mojej mikrorelacji. Na więźniach obozów koncentracyjnych przeprowadzano eksperymenty pseudomedyczne. Były one otoczone ścisłą tajemnicą. Zacierając ślady swych zbrodni, lekarze i funkcjonariusze hitlerowscy niszczyli większość dokumentów. Po wojnie, w toku licznych procesów, głównie procesu numer jeden, lekarzy hitlerowskich przed amerykańskim trybunałem wojskowym w Norymberdze, ujawniono część zachowanych. Dokumentów oraz przesłuchano znaczną liczbę pośrednich i bezpośrednich świadków. Ustalono, że eksperymentów dokonywano z inicjatywy i na polecenie służb sanitarnych działających w III Rzeszy Niemieckiej, a w szczególności służb sanitarnych SS, Waffen-SS, Wehrmachtu oraz głównego w III Rzeszy Niemieckiej, producenta leków IG Farben. Na przykład więźniowie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu podnanie zostali zbrodniczym i biologicznym oraz farmakologicznym zabiegom eksperymentalnym, do których wykonania wykorzystywano materiałów zakaźnych dostarczanych przez IG Farben i Industrię, który w ten sposób przeprowadzał próby działania środków chemicznych oznaczonych takimi kryptonimami jak B1012, B1034, b 300 3582, których używał i głównym takim człowiekiem, który się tym zajmował, to był Klauberg. Płacił komendanturze obozu za jedną kobietę z bloku 10, gdzie uprawiał zbrodniczy proceder pseudometyczny, jedną markę tygodniowo. Zwróćcie uwagę, jaką zdrowa kobieta miała w tym przemyśle pseudometycznym wartość jednej marki. Niemieckiej. W procesie lekarzy hitlerowskich przed amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Norymberdze określono 12 kategorii eksperymentów pseudometrycznych, które odnosiły się do ropowidź i sulfa, f, sulfanomidów, bomb zapalających, działania wody morskiej na organizm ludzki, tyfusu plamistego, wytrzymałości organizmu ludzkiego na różne ciśnienia atmosferyczne. Tu od razu yy, Szczawno-Zdrój. Komora ciśnieniowa znajduje się tam do dzisiaj, do jeszcze... Kolejna miejscowość Marciszów. Niektórzy twierdzą, że w Miroszowie, dokładnie w podziemiach, znajdowała się też taka komora ciśnieniowa, aczkolwiek kopalnia Wałbrzych wykorzystywała ją jeszcze w latach 60. i 70. Także odkrywam przed Wami kolejne, no nie tyle nawet za tajemnice, jak już fakty. I w tym można drążyć. Wytrzymałości ludzkiego organizmu na działanie zimna, regeneracji kości po złamaniach, mięśni, nerwów i przeszczepiania kości. Tym zajmowały się już kliniki, właśnie takie jak między innymi Szpital Chirurgiczny. które się dowiedziałem, że była chirurgia w głuszyce. Prowadzono takie eksperymenty, i w archiwum doktora Mraczka można na takie zapiski trafić. Yy, tu, 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 tu mięśni nerwów i przeszczepiania kości, sterylizacji oraz eksperymenty związane z truciznami, z żółtaczką zakaźną, z iperytem i malarią. Z malariów procesów wynika, iż przeprowadzono znacznie więcej różnego rodzaju eksperymentów pseudomedycznych, m.in. eksperymenty z zarazkami tyfusu brzusznego, z środkami przyspieszającymi krzepnięcie krwi. Poligal to jest to, co kiedyś Wam wspominałem, że wybierano młodych chłopców w wieku 17-21 lat. Zadawano im różnego rodzaju rany nożem, znaczy strzelano do nich, podawano im poligal. Czym jest? W internecie znajdziecie, i na czym te prace polegały. Dzisiaj te tabletki są inaczej. Skutkiem tych eksperymentów, nie tylko w Oświęcimie, ale we wszystkich obozach i nie tylko w obozach koncentracyjnych, ale we wszystkich miejscach, gdzie Niemcy mieli dostęp, niemieccy lekarze i naukowcy mieli dostęp do żywych organizmów. Więźniów, słuchajcie, prowadzili te eksperymenty, których wynikiem są teraz tabletki na krzepliwość krwi, którą dostają żołnierze rosyjscy, amerykańscy, brytyjscy, którzy mają tu już na podstawowym wyposażeniu. Z zarazkami gruźlicy, syntetycznymi środkami żywnościowymi, ze stosowaniem sztucznych hormonów. I tu jest właśnie już dosyć mocny temat. Niemcy prowadzili już badania hormonalne, prace hormonalne, próbując wytworzyć genetycznie za pomocą hormonów super człowieka, super arejczyka. W niemieckich obozach koncentracyjnych były przeprowadzane eksperymentalne zabiegi ginekologiczne, punkcje wątroby i dolędźwiowe, próby szczepionek np. grossa, żółta, frebra i franka. Czarna ospa. Próby farmakologiczne. Preparatu przeciwko senności z doświadczalnym żywieniem i z krwią konserwowaną. To, co dopiero dzisiaj jest stosowane, prace prowadzone nad właśnie tą krwią konserwowaną. Niemcy już prowadzili nad tym pracę od 1936 roku w obozie Dachau. Później głównym takim eksperymentatorium to były filie obozu Auschwitz. Cały Górny Śląsk i nie tylko. Dotyczące grupy krwi leczenia farmakologicznie homoseksualizmu. Temat też e, niesamowity, z preparatami e, wpływającymi na akcję serca. E, w szczególnie nieludzkich warunkach obozów koncentracyjnych dokonywano między innymi groźnych dla życia zabiegów i operacji chirurgicznych ludzi zdrowych w celu wyrobienia praktyki lekarzy SS. Oni wyjeżdżali później na front i już mieli doświadczenie i praktykę e, chirurgiczną. To jest coś niesamowitego, bo na 15 tysięcy lekarzy, którzy przewinęli się przez te wszystkie pseudo szkolenia i przez te pseudo, nie wiem, obozy treningowe, przeszło 15 tysięcy niemieckich lekarzy. Przed sądem w Norymberdze nie stanął ani jeden. Dotychczas nie są znane wszystkie rodzaje eksperymentów pseudomedycznych oraz miejsca i okres, oraz zakres ich dokonywania. Świadczy o tym zeznanie Olafa Pola, szefa W... VHA, któremu podlegały wszystkie obozy koncentracyjne. Pol, przesłuchiwany w toku procesu e, przeciwko lekarzom hitlerowskim przed Trybunałem Wojskowym, wyznał, że w 1944 roku przeprowadzano w obozach koncentracyjnych około 40 rodzajów, e, rodzajów eksperymentów. Wiadomo, więźniowie o tym nie byli w ogóle informowani, nie mieli zielonego pojęcia, jakie eksperymenty i co jest e, robione z ich organizmem. Doszedłem do niektórych takich zeznań, że dostawali nawet lepsze racje żywnościowe, dostawali papierosy, niektórzy nawet alkohol, poddając się szczególnie badaniu firmy Bayer na różnego rodzaju szczepionki i pracę nad aspiryną. Pierwsze eksperymenty nad pseudofedryną, nad środkami takimi wspomagającymi były prowadzone między innymi w GROSROZEN, nie tyle w samym obozie, jak w filiach. I tu dochodzimy właśnie do filii obozu Grosrozën. Rogoźnica w województwie wałbrzyskim na północny zachód od Szczegomia. Od 1940 roku filia obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. I tutaj ciekawostka, bo ktoś ostatnio do mnie zadzwonił, że te stalagi, które ostatnio wam przedstawiłem i oflagi występują też na terenie Opolszczyzny. Tak, bo ze Zgorzelca i do Opola, pod Opole, do podobozów roboczych, jak i na Dolny Śląsk, m.in. do Rogoźnicy, byli przesłani polscy żołnierze wojennych, których w 1940 roku zostaje zmieniony status, status z jeńca wojennego na przymusowego pracownika. I w tym momencie oni tracą status jeńca wojennego, a zostają pracownikiem przymusowym. Yy, od 1900 do 1941 do 1941 obóz koncentracyjny, samodzielny, grozrozem. Budowa i rozbudowa obozu, władze obozowe. Całą historię znajdziecie w internecie i we wszystkich broszurach. Jednak tu jest wzmianka, że yy, do tego obozu w zasadzie komendantura i założenie tego obozu to jest kadra Zachsenhausen yy, Oranienburg. Jako Taki obóz matczany, matczyny, przysyła swoją kadrę. I od 1940 roku w Gross-Rosen powstają już podobozy, i między innymi z tych jest podobozów podoboz Gerdor, czyli Głuszyca. I mm, mm, mm. tu są komendanci obozu. Mm, mm. I teraz tak, od 1900, bo ostatnio się spotkałem z zarzutem, że rzekłami, jeżeli chodzi o jeńców rosyjskich. Od 1000, od jesieni 1941 roku obóz stał się również miejscem zagłady radzieckich jeńców wojennych, których przywożono tu z całego frontu, jeńców praktycznie radzieckich ze Stalagu 318 Lambsdorff, Lambsdorff czyli Łambinowice. I tu właśnie nawiązujemy do Łambinowic. Dlaczego? Znowuż pokazuje się ten sam, te same komanda, które występują w Głuszycy, występują w Łambinowicach. Jest to samo oznaczenie. Czyli kierowano więźniów ze Zgorzelca i do Łambinowic. Tu pozdrawienie w kierunku Diabła, który tam od wielu, wielu, wielu lat zgromadził już bardzo masę, bardzo wielką ilość dokumentów, dowodów, na istnienie właśnie tego obozu, mało tego, na wysyłkę też więźniów z łambinowic do Wałbrzycha i do Głuszycy. Czyli kółko się zamyka. I teraz, tak jak Wam ostatnio powiedziałem, właśnie, żebyście szukali podobozów, a nie moltkę S3, żebyście szukali obozu roboczego, pracowniczego i obozu koncentracyjnego, który nazywał się KL Wistersgerzdorf. I na przykład w tej książce, którą tutaj będę Wam pokazywał, właśnie Guszyca e, figuruje jako podobu z Męski, założony w 1940 roku, zlikwidowany 8 maja 1945 roku. Mieścił się w budynku Fabryki Łebskiego. Więźniowie wykonywali różne prace związane z budową tuneli w, le, w rejonie Gór e, Sowik Więźniów ewakuowano do innych obozów koncentracyjnych właśnie to już jest w 1945 roku Flossenberg, Buchenwald i Machhausen. Grupę więźniów chorych przeniesiono do podobu obozu w kolcach oddziały robocze. Głuszyca, Głuszyca górna, Jedlina, Jugowice, Kolce, książ, Ludwikowice, Kłockie, Sobina Studzienno, Sokolec Wali. I teraz tak, ewakuacja więźniów. To jest to, co wam właśnie opowiadałem. Wielokrotnie nawiązywałem i starzy mieszkańcy właśnie tych miejscowości opowiadają o marszach trupów, o marszach widm, o skrzyniach, przede wszystkim tych dużych kryształowych, wszystko było kierowane w kierunku Mezi-Mesti bądź w kierunku Kudowy Zdrój. Jednak o transportach w kierunku Kudowy Zdrój wiem najmniej, ale w kierunku na Mezi-Mesti przez przełęcz, która znajduje się u podnoża Rogowca za Andrzejówką przy górze. Najwięcej historii już wam przedstawiałem. Opowiadałem wam o tym, jak więźniowie oraz inżynierowie, m.in. żołnierze organizacji TOT, przechodzą na stronę e, amerykańską e, na rzece Łabie. E, to jest dla mnie dziwne, że Rosjanie na to pozwalają. To ostatnio słyszałem taką wersję, że Amerykanie z Rosjanami się dogadali, że Rosjanie nie atakują Kotliny Kłodzkiej, od Kłodzka nie idą na Wałbrzych przez Kotlinę, omijają ją z drugiej strony, idą przez Świednicę, Sobótkę, Nawroca. W tym czasie następuje ewakuacja kompleksu Rize. Takich dogadanych spraw... Było bardzo wiele i tu znowuż nawiązuje do tego, że w tym okresie nie używano określenia kompleks RIze nie istniało coś takiego. Zaraz do tego dojdziemy. Yy... Jeszcze tak yy... był coś takiego jak obóz Wistesgerdorf 2, to był obóz kobiecy, oddział roboczy w Głuszycy, utworzony w 1942 roku, zlikwidowany na początkach 1945. Jednak yy... I inne źródła podają, że w 19, na początku 1944 roku więziarki pracowały w zakładach zbro, zbrojeniowych Friedrich Krupp AG. I to się zgadza, bo te zakłady istniały, na przykład oznaczenia tego zakładu. Jeszcze jak ja chodziłem do szkoły włókienniczej i miałem praktyki, bardzo często znajdowaliśmy w podziemiach, w schronach e, oznaczenia e, tej firmy. Waldlager 1, 2, 3 Wistergerdow, męski oddział roboczy pod obozem w Głuszycy, usytuowany w lesie. To jest dokładnie, co wam kilka razy pokazywałem na zboczach sobonia i za pierwszym zakładem. Około 300 więźniów pracowało w trzech grupach przy wywożeniu gruzu z podziemnych odcinków. Zlikwidowany w lutym 1945 roku. I to są jedyni więźniowie, którzy wyjechali na ciężarówkach i transportem specjalnym wywieziono ich do Berlina. Czyli ci więźniowie dla Niemców, dla organizacji TOT, mieli kluczowe. Znaczenie. 300 osób nie było traktowanych tak jak inni więźniowie, nie byli nastawieni na zakłady. Przypuszczam, że chodziło tu o ten obóz, który znajduje się za drugim zakładem przy pierwszym stawie. Że to był ten właśnie słynny obóz inżynierów i ci inżynierowie zostali ewakuowani w kierunku Berlina. Z tego co wiem, do Berlina nigdy nie dotarli. Ślad u nich po nich urywa się na wysokości wrocławia. Jedna z wersji, z wersji takich jest, że już bombardowania uniemożliwiły dotarcie im dalej ich tych 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 więźniów ewakuowano w okolice Ślęży i co z nimi się stało zostaje tylko w sferze naszych domyśle. Arzbaitlager Kaldwasser czyli zimna Męski oddział roboczy pod obozu w Głuszycy, założony w 1942 roku, pod koniec, a druga data zakłada już z dokumentów wynikających listów przewodowych, przewozowych 1 listopad 1944 rok, zlikwidowany 28 bądź 30 luty 1945 rok. Przebywało to około 1000 więźniów, którzy pracowali przy budowie tuneli w rejonie Górsowych. podczas ewakuacji przeniesionych więźniów chorych do podobozu w Kolcach, pozostałych do obozu L'Arche Glinica i teraz, a, a stamtąd do Flosburka, do Trutnowa w Czechosłowacji pieszo dalej koleją. Trutnow i Mezimesti. To są miejsca, do których właśnie tych więźniów ewakuowano i ostatnio ktoś mi zaczął wciskać, że więźniów przeprowadzono to znaczy przeprowadzono z Glinicy. Jedyną możliwością dostania się do Wobrzycha, to był tunel kolejowy. Ten, przez który Was często przeprowadzam, który Wam pokazuję. Ostatnio pokazywałem kamieniołomy, właśnie wyrobisko, były przy tunelu pokazywałem Wam obozy i tylko tą stroną można było ludzi przeprowadzić. Jednak jedna z historii opowiadająca o wejściu grupy więźniów około 500 do tunelu pod Wołowcem nie wychodzi z tego tunelu z drugiej strony. Co się z nimi dzieje, też zostaje to tylko w sferze naszych domyśleń. Kolejna sprawa drążenie, właśnie tuneli i obóz larsze. Obóz larsze nie istniał w, w rejonie nad zimną wodą. Obóz larsze znajdował się tylko i wyłącznie w Glinicy. To był obóz ewakuacyjny. I teraz tu mamy do czynienia właśnie z przekłamaniem. Sam przez wiele lat Nazywałem obóz, który znajduje się na Soboniu, w zasadzie w masawie Sobonia nad zimną wodą. Używałem określenia Larsze. Błąd. Larsze to jest glinica. I teraz, właśnie, nazywnictwo, jak szukać, jak odnaleźć e, rzeczy, znaczy rzeczy, dokumenty, które nas najbardziej interesują, czyli kompleks Rize. Ano, trzeba szukać właśnie w tych. E, pod obozach i obozach. Jeżeli będziecie w grozrozen albo najlepiej wejść sobie na stronę Alorsen. Można sobie się teraz zalogować. Jest to w języku polskim. Jest dostępne dla każdego. Tylko od razu z góry mówię. Około dwóch lat czeka się na odpowiedź. Pytacie o wykaz więźniów, którzy pracowali w tych obozach. Dostaniecie je. Szukacie swojego bliskiego. Prawdopodobieństwo jest 90%, że ktoś z waszych przodków mógł tam pracować. Muzeum odpowiada wam, że na takim odcinku tu i tu pracował taki i taki człowiek. I wtedy znajdujecie odpowiedź na nurtujące pytanie: ilu więźniów i w jakim czasie pracowało właśnie w głuszycy przy drążeniu tuneli? Określenie w górach Sowich też jest określeniem błędnym. Bo musimy szukać w, ok w okolicach Głuszycy, Walimia, Rzeczki Gątowej, no to już nie jest miejscowość, a masyw górski i Jawornik. I jeżeli zaczniemy yy, iść tym tropem, Obóz, właśnie, Sztutow. Jeżeli zaczniecie pytać, wejdziecie sobie na stronę i wejdziecie w archiwum, zaczniecie szukać sobie transportu. Ostatnio odesłałem Was do Miroszowa, a Miroszów, obóz koncentracyjny, który był w Miroszowie, był obozem filianym obozu w Grozrozen, czyli w Rogoźnicy. Mało tego, książ jest pod obozem obozu w Głuszycy. Dlaczego Niemcy zrobili taką kołomyję? Dlaczego Niemcy wprowadzili taki, taki, galimatias? Celach maskujących. Bo to był tajny obiekt, to były tajne obiekty, tajne eksperymenty, tajne prace, które prowadzili na tym terenie. I teraz tak, Głuszyca Górna. Męski oddział roboczy pod obozu w Głuszycy. Założony prawdopodobnie już pod koniec 1942 roku. Znowuż data podawana 1944 rok. Skąd biorą się dwie, dwie daty. Ano z tego, że pierwsi więźniowie, którzy przybywali do Głuszycy, pracowali dla Łebskiego bądź dla Krupa, dla innych szodwerków i zakładów zbrojeniowych, które tam się znajdowały. Dlatego mamy do czynienia z dwoma datami i musimy brać pod uwagę pierwszą datę. Nie to, co nam narzucali potem rewizjoniści w latach 70. i 80., które podchwycili później hucznie tzw. pseudobadacze, którzy zajmują się tematem od dwóch, trzech, pięciu lat, że 1944 rok. Nie 1942 rok przemysł zbrojeniowy na terenie Dolnego Śląska w Kotlinie Kłodzkiej. Tego musimy się trzymać. I tego, że w 1936 roku Dolnośląskie przedsiębiorstwo górnicze wykorzystywało już więźniów obozu Dachau-Sachsenhausen na tych terenach, bo to były tereny niemieckie. Przeciwników III Rzeszy przywożono już do kopalni na tym terenie i oni już tu pracowali, ryli chodniki. Tylko, że jeszcze wtedy to nie był kompleks, o którym my możemy dzisiaj mówić, ale koleje wąskotorowe były już w tym czasie budowane po lasach, które dowody znajdujemy. I tak, eee, założony, no dajmy, trzymamy tą datę, 15 maj 1944 rok, zlikwidowany w 45 w kwietniu. Tu znowu coś się nie trzyma kupy. Więźniowie wykonywali różne prace związane z budową tuneli w rejonie górsowych, wykonywali roboty kanalizacyjne oraz pracowali przy budowie dróg oraz kolei wąskotorowych. Eee, oddział męski roboczy pod obozów w Głuszczyce nazywany też Schottenberg. Założony 24 listopada 1943 roku. Zlikwidowany 8 maja 1945 roku. Więźniowie pracowali przy budowie kolei i tuneli, wykonując roboty. W rejonie Gursowich podczas ewakuacji grupę więźniów chorych przeniesiono do podobozu w Kolcach. Pozostałych wraz z podobozem w Guszycy i Giebułtowie do Flossenburga. I jeżeli wejdziecie sobie też, znowuż to odsyłam do archiwum Flossenburga. W Flossenbergu Pytać o te transporty No niestety transport zaginął I prawdopodobnie w kolca mamy do czynienia z dwoma Bardzo wielkimi zbiorowymi mogiłami O tym już pisał dosyć dawno Jerzy Cera Że są zbiorowe mogiły Wszyscy szukali tych zbiorowych mogił No oczywiście sprawa utknęła W martwym punkcie I moje takie Osobiste mniemanie Takie takie Wyciąganie wniosków Prowadzi mnie do jednego, że te wszystkie opowieści tych szalonych człowieków, które ja słyszałem, naocznych świadków, te opowieści nie są z palca wyssane. Później komunistyczna, nawet nie tyle propaganda, nawet nie zacieranie śladów, bo nikt tym się nie interesował do pierwszej akcji Walim na Walim. Owszem, ukazało się to w Żołnierzu Wolności, w Trybunie Ludu, w Gazecie Robotniczej, podziemne miasto Hitlera. Tu Zbigniew Dawidowicz, ukłony w jego stronę, właśnie jeden z organizatorów tej akcji Walim na Walim. Możecie do pana Zbigniewa się odezwać. Na pewno, jeżeli jeszcze. Yy, Zajmuje się tematem, na pewno Wam udzieli wyczerpujących yy, informacji na ten temat. W każdym bądź razie, później lata 80. i 90. -te. My, jako dzieciaki, znamy to wszystko, uczymy się w szkole włókienniczej, mieszkamy na tym terenie, mamy praktyki w zakładach włókienniczych, chodzimy po lasach, chodzimy po tych wszystkich podziemiach. Co się dzieje w latach 80. i pod koniec lat 70. -tych? Utylizacja odpadów chemicznych, które przyjeżdżają prawdopodobnie. Z BASFA albo z TDK z NRD. Są chowane w tych sztolniach. Ich historia znana wszystkim mieszkańcom Guszycy, tu nie odnoszę się do młodych mieszkańców Guszycy, 16, 17 czy 20 latków, ich rodziców albo dziadków, którzy pracowali w zakładach włókienniczych. Nie było żadną tajemnicą, że zakłady włókiennicze swoje odpady wywoziły m.in. do Rybnicy Leśnej, do Sztolni. Ta Sztolnia znajduje się dzisiaj, jeszcze tu ukłony w stronę Andrzeja ze strony, która nazywa się Znakirize. Andrzej, tam prawdopodobnie pokażę wam niedługo ten materiał. Były wywożone do starej kopalni, do starego wyrobiska te odpady. I tu taka konkluzja, że jedną z największych tajemnic tzw. Tak kompleksu RIZE mogą być sztolnie i tunele zasypane chemią i syfem produkcyjnym z Polski i z NRD. W latach 80., pod koniec lat 80. z Niemiec z RFN-u przywożone są beczki z chemią, które są ładowane do podziemiu w łomnicy, w sierpnicy. Prawdopodobnie do schronów Za pierwszym zakładem włókienniczym No i przede wszystkim do schronu Tak lotniczego, który znajdował się Za drugim zakładem W Głuszycy, za zakładami ZBB Piast I oby moje słowa Nigdy się nie sprawdziły Jeżeli jest to prawdą, że Rosjanie już w 1945 roku Pozbywali się w tych tunelach Odpadów produkcyjnych Nawet nie tyle produkcyjnych odpadów Jak produkcji z brzegu dolnego z Zakładów chemicznych, które wytwarzały Iperyt, fosgen i tabun to mamy do czynienia z największym yy, możliwym zanieczyszczeniem biologicznym, chemicznym i bombą ekologiczną, która znajduje się tam w podziemiach. Kolejna teoria, więźniowie tych obozów, tu liczby sobie sprawdzicie, trzeciej do tego. Yy, obóz w rogoźnicy nie mógł się doliczyć 12 tysięcy więźniów, którzy gdzieś wyszli do drążenia właśnie tuneli w górach Sowich i przepadli. Wiadomo, część została ewakuowana, część do Czech, część do Flossenburga, inni rozpłynęli się w powietrzu. Moja teoria jest taka, że więźniów po prostu zgromadzono w jakichś chodnikach kompleksów roboczych, odszczelono wejścia i zasypano. Kiedyś bogusław Włoszański ten temat drążył dosyć głęboko. Nie wiem, dlaczego od tego tematu odstąpił. Wielu badaczy, dziennikarzy historycznych odtąpi, odstąpiło od tego tematu. No i kolejna sprawa, jeżeli eksperymenty medyczne prowadzone na terenie Dolnego Śląska przede wszystkim eksperymenty eugeniczne, genetyczne i hormonalne gdzieś trzeba było to schować, gdzieś trzeba było to ukryć na czas, który miał być czasem dla Niemców, takiej jakby hibernacji. I po pewnym czasie miała nastąpić reinkarnacja. Nie przypuszczali tego, że ten teren przypadnie nam, Polakom, w udziale. Byli pewni, że Dolny Śląsk, kopalnie Dolnego Śląska, przepęć Dolnego Śląska będzie ich. Było małe rozczarowanie, małe koku. Później słynna akcja Perpej Historia mojego ojca, który tam pracował. Historia innych mieszkańców, ale historia... Ta, nie wyssana z palca, że mój dziadek przyjechał, wsiadał w pociąg, w kolejkę i przejeżdżał z Walimia do Nasoboń pociągiem, w którym jeszcze palił się ogień. Wierzę w te historie, które ludzie opowiadali o Niemcach wychodzących z podziemi po dwóch latach. Ktoś mi ostatnio powiedział, ty debilu, w jaki sposób oni mogli tam siedzieć. Zapasy podziemia. Ostatni Japończyk na Okinawie, który się poddał, to był 1975 rok i jak weszli tam do tych jaskiń, w których on się ukrywał, zapasów żywności miał jeszcze na kilka lat. Zapasy wojskowe z tamtego okresu pozwalały na to. System wentylacji tuneli, system wentylacji i zaopatrywania, do tego miejscowi mieszkańcy, którzy mieszkali, nasi partyzanci tak samo w czasie wojny dostawali pomoc od ludności. I ci, którzy ukryli się pod ziemią, dostawali taką pomoc od, od miejscowej ludności. Znam przypadki, jak starsi ludzie opowiadali, że łapali starych Niemców, którzy z workami jedzenia chodzili do lasu, bo ich synowie są pod ziemią i ich córki i trzeba ich nakarmić. Znam opowieści, jak ludzie szli do lasu i wynosili konserwy, mundury, koce z sobą. Mało tego, znam opowieści z mojego podwórka, z mojej rodziny. I teraz sprawa Jareckiego. Sprawa imię i nazwisko Jareckiego, jak naprawdę się nazywał, jest podana w jednej z książek Igora Witkowskiego. Postać autentyczna. Był duży szum, jest duży szum wokół tej osoby. Ludzie starsi nie chcą o tym mówić, młodzi nie mają o tym zielonego pojęcia. Teraz będąc właśnie na kolonii rozmawiałem z jedną z najstarszych mieszkanek. Ona powiedziała, po co ci to? Komu ta historia jest potrzebna, daj już spokój, odpuść, zatruwasz młodych ludzi. Ale czym zatruwam młodych ludzi? Prawdą? Tym, że przekazuję jakąś historię? O tym, że wychowałem się na terenie, który jest owiany tajemnicą, przez który przewinęło się setki kłamstw, które może ja powielam. A może na pewno powielam te kłamstwa, które zasłyszałem? Tylko teraz dowody. Na mnie największym dowodem jest ta książka. Odsyłam was do niej. Znajdziecie tu wszystko na temat właśnie obozu w Rogoźnicy. Jest to książka, jak powiem, bez zakłamań. I tego, co nazywamy kompleksem Riza. Pokazywałem, prezentowałem Wam tą książkę już wielokrotnie, jednak ostatnie rozmowy, ostatnie telefony, bo tylko na telefony odpowiadam, prośba o przypomnienie tej książki i tu właśnie jeżeli chodzi o zakup w internecie, uważajcie, ja nie prowadzę żadnej sprzedaży, ktoś się podsyła pode mnie, że ja wysyłam i sprzedaję te książki, nie mam układu z żadnym antykwariatem. Antykwariat, którym zaopatrywałem się w książki, w łodzi, już nie istnieje. Został zlikwidowany. Także musicie bardzo w internecie uważać i nie przepłacać, bo wiem, że oszuści różnej nacji sprzedają. Próbują sprzedawać te książki po 200-300 zł. Wiem, że rekord padł na książkę niemieckie Afisze Śmierci za 350 zł się sprzedała z przedrukami. A oryginalna teraz znowuż na jarmarku dominikańskim można było kupić oryginalną z oryginalnymi plakatami za 200 250 zł. Ta książka, którą Wam tu prezentuję, ona kosztuje 50-60 zł. Wiem, że niektórzy sprzedają ją po 120. Także w każdym bądź razie, jeżeli dotrzecie do tej książki, ona jest z 79 roku i co ciekawsze, ta książka była publikowana jako zeszyty oświęcimskie, i do tego was odsyła. Kolejna sprawa, właśnie jeżeli chodzi o dokumenty, te, które niby się pokazały, że to są oryginalne dokumenty mówiące o kompleksie RIZE, to wierzę w ich autentyczność dokładnie tak samo jak wierzę w listy Fonszreka, listę Grundmana, a przede wszystkim wszystkie dowody i dokumenty pisemne oraz zdjęcia dotyczące złotego pociągu. Parę lat temu pokazywałem wam jak. Można sfałszować dokumenty. Pokazywałem Wam, że dysponuję maszyną yy, półkową do pisania z 1943 roku oraz szpaltą yy, kartek w idealnym stanie. Jak się cofniecie troszeczkę wstecz, tam gdzie wszedłem w posiadanie kroniki Ludwikowic-Kłockich, wszedłem w posiadanie kilku maszyn do pisania papierów oraz zafoliowanych w yy, folię aluminiową rolek. Tak zwanych smołówek, taśm do pisania. I tu ukłon w stronę panów, którzy w latach 79-84 stworzyli listę Fonszreka. Nie jest to już żadna tajemnica. Wiem, że jedna kariera jednej z pań bardzo wielkich odkryć zawisła parę lat temu na włosku, że swój kapitał buduje na oszustwie. Ale niestety w latach 70., 80. i 90. zostało sfałszowane masę dokumentów. Mi się zarzuca, że też wiele znaków wyryłem na ślęży i że wiele znaków zrobiłem w kompleksie RIS. No jestem dumny z tego powodu. Jeżeli ktoś znaczny, ktoś, kto mieni się największym znawcą i największym autorytetem, opowiada o mnie takie rzeczy. Czyli świadczy to o jego strachu. W każdym bądź razie, tak powtarzam, dokumenty z 1944 roku na 100%, jeżeli to jest moje słowo, coś znaczy, są Falsyfikatami. Jedynie, do czego można dotrzeć, to dokumentów obozowych, obozów koncentracyjnych, aresztów śledczych i więzień. Przez to szukajcie. Szukajcie w ten sposób. Jeżeli dotrzecie do archiwów autorów książki, welbre i fanfary, też znajdziecie dużo dokumentacji na ten temat. Archiwum doktora Mraczka. <coughs> Przepraszam. W każdym bądź razie masę, masę rzeczy można jeszcze dzisiaj odnaleźć i nie ulegać jakiejś tam fascynacji jakiegoś człowieka, który teraz przyjechał z Włoch z dokumentami. Bo te dokumenty mogę stworzyć ja w ciągu 24-30 godzin. Wystarczy zadzwonię do Waldka, weźmiemy maszynę, stemple z Górnego Śląska i stworzymy Wam dokumenty. Tak to się odbywało. Tak powstały listy Fąszleka, lista Grundmana oraz wszystkie dowody <coughs> dotyczące złotego pociągu. Do usłyszenia i do zobaczenia.